Po długiej przerwie spowodowanej zamknięciem placówek kulturalnych w związku z pandemicznymi obostrzeniami Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wydało kolejną pozycję książkową. Tym razem jest nią biografia Marii Tarnowskiej autorstwa Jolanty Adamskiej. Często tak bywa, że w naszej historii kobiety, żony sławnych mężów są w ich cieniu i historia Polski jest pisana głównie męskimi czcionkami, jeżeli tak można powiedzieć. Stąd bardzo się cieszę, że, że nasze muzeum wydało niezwykłą książkę pani Jolanty Adamskiej, bardzo dobrego historyka, świetnego. Wcześniej napisała znakomitą biografię Kazimierza Skarżyńskiego, też zresztą spokrewnionego z Tarnowskimi. Ale pani Jolanta Adamska, którą cechuje, jak powiedziałem, niesamowicie rzetelny warsztat historyka, dokonała ogromnej kwerendy i w konsekwencji tej zdobytej wiedzy jest ta niezwykła książka. Książka o kobiecie, którą myślę, że można by zaliczyć do pierwszej piątki najważniejszych kobiet w całych dziejach Rzeczpospolitej. Maria Tarnowska, żona urodzonego w dzikowie Adama Tarnowskiego, to jedna z czołowych działaczek PCK. Podczas I Wojny Światowej niosła pomoc i opiekę w szpitalach żołnierzom walczącym na froncie. W trakcie Powstania Warszawskiego prowadziła z ramienia PCK pertraktacje z Niemcami, dzięki czemu teren okupowanej stolicy mogło opuścić kilkanaście tysięcy ludności cywilnej. Po wojnie usunięta przez władze komunistyczne z PCK i zagrożona aresztowaniem wyjechała z Polski. Powróciła do Warszawy w 1959 roku. Biografię Marii Tarnowskiej można kupić w kasie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w cenie 50 zł.